W marcu tego roku wystartowaliśmy z naszym projektem ICO, jest to Intel Coin Offer. Jest to nasz pomysł, aby znaleźć środki na projekt Arinery hybrydowego elektrycznego samochodu. Chcemy zebrać 10 milionów dolarów w pierwszej rundzie finansowania. W marcu byliśmy na pierwszej imprezie w Londynie, potem w Berlinie, niedawno w Warszawie, Wolf Summit. Planujemy roadshow również w Azji, gdzie będziemy prezentowali nasz projekt. Nasz samochód dzisiaj, który chcemy wykonać, to jest samochód elektryczny. Cały świat zmierza w stronę elektryki i tak jak można zobaczyć, wielu producentów takich samochodów unikatowych jak Ferrari, McLaren, czy chociażby niewielka firma Rimac, której się udało zbudować przepiękny samochód, ostatnio pokazywany w Genewie, wszyscy idą w elektrykę, tak? I od tego tutaj nie widzimy odwrotu, stąd też od pewnego czasu nasze przygotowania w tym kierunku i to jest nasza droga teraz. Oczywiście, jeżeli uda nam się znaleźć to finansowanie, mówimy tutaj o 10 milionach dolarów, z naszymi partnerami polsko-brytyjskimi samochód powstanie w ciągu 24 miesięcy. Jest to oczywiście możliwe dzięki naszej kilkuletniej już wcześniejszej wiedzy przy budowie samochodów spalinowych oraz wielu projektów, które nasi partnerzy z Wielkiej Brytanii wykonali, stąd wydaje mi się, że to jest krótki czas, ale możliwe do zrealizowania, że za 24 miesiące będziemy mieli pierwsze przedprodukcyjne już egzemplarze, które będzie można klientom pokazywać.